Bon voyage, voyage z Piotrkiem Szumowskim w Radio Campus. Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Bon Voyage z Piotrkiem Szumowskim, a dzisiaj moim gościem w studiu, nie zgadniecie, ponownie tak jest, Magdalena Szumowska. Witajcie. Moja żona ze mną teraz w Tajwanie, wcześniej w Singapurze. Będziemy dzisiaj omawiali właśnie ten kraj na Półwyspie Malezyjskim, czyli Singapur. Czy to kraj, czy to miasto, do dzisiaj eksperci się kłócą, historycy nie wiedzą, ale my tam byliśmy i możemy was zapewnić, że muzyka z tego obszaru jest naprawdę przeciętna. Nie powinniśmy tak zaczynać tego odcinka, ale tworzenie tej playlisty było jednym z trudniejszych zadań, jakie przyszło nam wykonać. Co ogólnie sądzisz o singapurskiej muzyce, zanim zaczniemy ją puszczać, Magda? No, że faktycznie ciężko jest o dobry beat i dobrą muzykę w samą w sobie. Ja dochodzę do konkluzji, że ogólnie azjatycka muzyka ma problem z tym, żeby wyodrębniać dźwięki poszczególnych instrumentów. Że bardzo często te wszystkie piosenki tak naprawdę zaczynają brzmieć tak samo, bo to jest taka troszkę kakofonia wszystkich instrumentów i ten szczególny taki azjatycki sznyt tej melodii. I zresztą zobaczycie, że w dzisiejszym odcinku powinniśmy znaleźć jakiś synonim tego słowa, bo już chyba piąty raz go używam. Audycji. W tej audycji. Zobaczycie, że ogólnie ta azjatycka muzyka, zwłaszcza ta współczesna, ma taką tendencję, żeby skręcać w takie boybandowe dźwięki. Popowe. Ale nie pop. Właśnie mamy boyband, girlband, takie kojarzycie te takie elektroniczne, plastikowe dźwięki Britney Spears, no to podkręćcie to razy 5 i zresztą... I dodajcie szczyptę disco polo. Tak. Zresztą jak ja spojrzałem się na listę top 50 piosenek w Singapurze dzisiaj, licząc zagranicznych, domowych i wszystkich innych artystów, to pierwsza 20, 15 to był K-pop. Mhm. A z tych 15 to 10 to był Blackpink, które dziewczyny mnie prześladują na naszej wycieczce. I zawładnęły azjatycką scenę. Wszędzie są. Wszystko reklamują. W każdej restauracji są na telewizorze. Jestem przekonany, że widziałem je nawet na ulicy. To nie jest rasistowskie. Azjaci nie wyglądają wszyscy tak samo. Po prostu mówię o tym, że to mogły być one. Przejdźmy od razu do naszej pierwszej piosenki. Ta piosenka, pomógł nam ją wybrać mój kolega, z którym występowałem na scenie w Singapurze. Ona ma bardzo mało wyświetleń. Zaledwie 1500 na YouTubie, więc może teraz ją usłyszy więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej razem. I artysta będzie się zastanawiał, skąd te polskie wyświetlenia na moim YouTubie? Skąd komentarz? Byłem tu. Polska zawładnęła tym filmikiem. Kto słucha w 23? Twórca nazywa się Shaq i utwór jest z The Bates. Jest to utwór po angielsku, gdzie też będziemy omawiali różne języki, bo Singapur oczywiście jest multikulturowy i język mandaryński, indonezyjski i angielski są najbardziej popularne. I malajski. I malajski. Ale jak dostawaliśmy menu, to o ile dobrze sobie przypominam, to pierwsza strona była zawsze po angielsku. Na Google też jak się wyszuka język Singapuru, to pierwszy urzędowy jest angielski, później jest mandaryński i malajski. Chciałbym się poprawić, że jak dostawaliśmy menu, to pierwsza strona była po francusku, bo menu to francuskie słowo. Okej. Okay. Więc jeszcze francuski trzeba dołożyć do tego miksu. Mm-hmm. Puszczamy wam piosenkę, żeby was nie zanudzać. Przed wami Taxi, Shaq and the Bates. Bon voyage, voyage z Piotrkiem Szumowskim. Like used to. The sea, she won't know.
hold me like she used to. I'm sinking. The darkness, it consumes me. Bon voyage, voyage z Piotrkiem Szumowskim. Dzień dobry, z tej strony dalej Piotrek Szumowski i Magdalena Szumowska. To był utwór Taxi, Shack and the Bates. My do Was nadajemy z Tajwanu, nie wiem czy to wspomnieliśmy wcześniej, gdzie przywitał nas deszcz, więc dzisiaj po prostu zamulamy w domu. I mamy hotel tak blisko drugiego budynku, że w tym momencie widzę, jak pani siedzi u fryzjera i goli sobie głowę. Ja chcę nawiązać z nimi jakiś kontakt. Bo jesteśmy tak blisko, a jednak są, dzielą nas okna, że powinniśmy, nie wiem, jakieś kalambury zagrać, może sobie liściki powysyłać. Może ja pójdę tam do tego fryzjera. No. Muszę podciąć końcówki. Tak jest. I tak się kończy każda audycja, że Magda myśli sobie o tym, jak pójść do fryzjera. Ale to nie jest koniec tej audycji. Chciałbym jeszcze omówić jeden wątek, który w tej poprzedniej piosence był. Mhm. Czyli Szak tutaj śpiewał cały czas o taksówce i o tym, jak jest samotny w taksówce. I wydaje mi się, że te taksówki w Azji mają troszkę inne znaczenie niż u nas w Europie. Mhm. To znaczy, że ta taksówka jest troszkę symbolem takiej samotności, smutku, jeżdżenia do pracy. Ogólnie ta kultura pracy w Azji jest bardzo duża. W Tajwanie, zresztą w Singapurze spodziewam się, że bardzo podobnie, ale dzieciaki chodzą do szkoły 10 godzin dziennie. Ten cykl pracy zaczyna się o 8, a kończy o 21. Więc ta taksówka często jest takim symbolem właśnie, że nie dosyć, że cały dzień poświęciłeś pracy, to jeszcze teraz samotnie wracasz do domu i będziesz powtarzał ten cykl.
I też warto wspomnieć, że jechaliśmy w Singapurze ze znajomym, którego tam poznaliśmy, który powiedział, że wie dokładnie, o której dojedzie do domu i wie dokładnie, o której dojedzie do biura i że uwielbia takie życie. Był, w sensie jest Hindusem, więc sobie nie wyobraża, jak to jest w Delhi, że jedziesz 3 godziny do pracy, a tutaj jedziesz 3 minuty i jedziesz 3 minuty. Tak, no różnica między Delhi a Singapurem jest jak różnica między dniem a nocą. Jest po prostu... Wszystko. W Delhi to możesz się spóźnić 3 godziny na spotkanie, bo krowa się opróżniła i ktoś zaczął, kurde, palić jej placki. I przez to są opóźnienia. W Singapurze, jak się spóźnisz minutę, no to cię wywalają z pracy. Mm-hmm. Następna piosenka jest śpiewana przez Kitty Purmas. To jest piosenka Cry. Mm-hmm. Oczywiście po angielsku, nie mówię Cry, to nie jest patriotyczna piosenka o Singapurze. Mm-hmm. Wręcz na odwrót, Cry, jako że płaczę. Niestety. Może pozwólmy słuchaczom ją pierw usłyszeć, a później trochę opowiemy o artystce. Niech pierw usłyszą. Pierw usłyszcie. Voyage, voyage z Piotrkiem Szumowskim w Radio Campus. No dobrze, to był Kitty Purmas w swojej piosence Cry
czyli płacz, przypominam, nie patriotyczna piosenka, ale ten patriotyczny wątek w scenie muzycznej Singapuru jest bardzo ciekawy, bo tak jak my mamy, mam nadzieję, że ja w ogóle dobrze rozumiem koncept męskiego grania, ale przypomnij mi, męskie granie to jest coroczny projekt prowadzony przez jakieś tam piwo, nie wymieniajmy, bo chyba nie można sponsorów wymieniać. Współpracuje przy tym wielu artystów, piosenkarzy. I to jest taki prestiż i męskie granie i co roku, i to jest jakiś festiwal i prasa koncertowa. Prasa koncertowa. Płyta. No to w podobnym formacie w Singapurze co roku jest festiwal Dnia Niepodległości, czy po prostu Dzień Niepodległości, gdzie wszyscy najlepsi współcześni artyści nagrywają no po prostu najgorsze piosenki świata. Takie patriotyczne, gdzie jak się ogląda teledyski, to jest młody żołnierz, który maszeruje i kurde trzyma małe dziecko za rękę, a w tle jest cały Singapur i wszystko jest taką melodią, no po prostu uszy krwawią. I to jest co roku. I jak teraz googlowaliśmy wszystkich tych artystów z Singapuru, to ja myślałem, że to będą te największe flepy, które to robią, nie? Takie ci artyści, którzy po prostu nie mają za grosza godności i po prostu się sprzedają. A okazuje się, że w Singapurze tak nie jest, że oni po prostu... Wszyscy to robią. No i tu się pytanie rodzi, czy to robią, bo taką mają kulturę i super, Dzień Singapuru, Dzień Narodowy, stwórzmy piosenkę o tym, jak piękny jest nasz kraj, czy cenzura w Singapurze ich do tego przymusza. Bo nie zapominajmy, że chociaż bardzo rozwinięty kraj, no to cenzura jest dosyć mocna w Singapurze. I wielu tematów nie możesz poruszać. I nie zdziwiłbym się, jeżeli odmowa zaśpiewania w tej układzie by się wiązała... Nie na twoją karierę. No w jakimś stopniu. A jeszcze bardziej tragiczniejszą narracją by było to, że oni chcą to robić. Że już mają tak sprane mózgi, że to już nie jest jakby motyw kary. No tak, że wiedzą, że muszą to robić, tylko tak. Już są na etapie... Że już 30 lat to robimy i chcę w tym brać udział. A efekt tego... Ja nawet myślałem o tym, żeby puścić jedną piosenkę z tej, bo to jest co roku i najwięksi artyści, ale nie chciałem robić tego naszym słuchaczom. No nie, to brzmi bardzo źle. Wyobraźcie sobie taką najgorszą reklamę przez 3 minuty z żadnym elementem oryginalnym, bez żadnej duszy, wszystko w takim właśnie patriotyczno-plastikowym opakowaniu. Tak. Puścimy? Nie wiem. To jest fatalne. Może puścimy na sam koniec. Uuu. Okej, zostańcie do końca, żeby usłyszeć najgorsze piosenki z Singapuru. A teraz wam puścimy trochę lepszą, czyli Bila Enta. Tytuł to Bila Enta, a artystka to Asia Aziz. Enta.
Bon voyage, voyage z Piotrkiem Szumowskim. To była Asia Aziz i piosenka Bila Enta. Była to Enta piosenka z naszej liście. Trzecia. Zostały jeszcze dwie plus bonusową, którą przez przypadek obiecałem, ale dowiozę. Na koniec puścimy patriotyczną piosenkę z Singapuru. A najlepiej teraz... załóżcie wyciszające słuchawki, jak będziecie słuchali tej piosenki. Najlepiej wyłączcie radio, jak będziecie słuchali tej piosenki. Musicie być naprawdę bardzo cierpliwi i odważni, wchodząc w tę przygodę z nami. Ja mam wrażenie, że możemy być najmniej kasową produkcją Radia Campus, jaka kiedykolwiek powstała. Wydaje mi się, że nie ma zbyt wiele audycji, która zachęca do wyłączenia. Nie słuchajcie tego. Myślisz, że ludzie dają unfollow? Myślę, że wiele osób już teraz wyrzuciło radio, w ogóle całe urządzenie z samochodu. Mhm. I w kuchni, jak mają radio, to po prostu przez okno. Tak jest. Uważajcie, ludzie, którzy idą na ulicy, bo babcie wyrzucają stare radia. Nie mogą tego słuchać, a wiedzą, że niedługo będą patriotyczne piosenki z Singapuru. W międzyczasie puścimy wam, nie wiem, czy to jest pierwszy hip-hop na tej liście, ciężko klasyfikować te piosenki wcześniejsze. Nie opowiedziałam o piosence, która nie jest po angielsku. Opowiadaj o piosence, która nie była po angielsku. Ale się przygotowałam. O czym jest piosenka, jeżeli ja ją przygotowywałam i akurat na nią trafiłam? O fryzjerze. O miłości. O miłości do fryzjerów. Oczywiście, że jest to miłość do fryzjerów i bawi się w chowanego. Tak? Tak. Miłość bawi się w chowanego i ciężkie jest me zdesperowane serce. Czyli po prostu klasyczna piosenka o smutnej i zdesperowanej miłości. Naprawdę, ile możecie wy już o tym gadać, te baby po prostu nie może... Zmieńcie temat w końcu. Bo ale też śpiewa o tym, trochę tak przewrotnie, czy może spotkamy się w innej przestrzeni. Tak zwanej cybernetycznej przestrzeni. Może. Następny artysta to ja ich znalazłem i bardzo mi się spodobała nazwa grupy. To jest Mediocre Haircut Crew, czyli przeciętna fryzura, ekipa. Ekipa z przeciętnymi fryzurami. Czyli dzisiaj motyw przewodni, fryzjer. Tak. I w przeciwieństwie do twojej kobitki, która śpiewa o miłości, mój chłop śpiewa o tym, że chciałby przegrać jej miłość. Lose your love. No, więc... No to fajnie, no to się, pewnie się znają. Tak, no, może śpiewają o sobie, ciężko powiedzieć. I znowu zobaczycie, że chociaż to jest taki klasyczny boom-popowy hip-hop, to on w którymś momencie też skręci w boybandowe dźwięki. Więc mam wrażenie, że to jest po prostu nie do uniknięcia, po prostu tak brzmi singapurska muzyka. Zawsze znajdą się na tym zakręcie i przypadkowo do niego wjadą. Tak jest. Przed wami Lose Your Love, Mediocre Haircut Crew. On the track, making grown men mad. We the boys from the show without Christy and Dio. I got dank in my mouth, spitting, listening on the floor. You know how we get when there's people around. Our ass gets mad, cashing checks with our mouths. Yeah, we're 10 feet tall, bouncing up and down our balls. Bouncing up and down the jungle, here our King Kong calls. Ping pong balls out of Ching Chong broads. Getting high off a thigh with the Tom Yum bongs. I'm high then I'm by, cause the ocean called. Swimming in the ambiance of the so enthralled. If a loaded gun is power, then my mouth's like a revolver. Raining down bullets, better bring a call for showers. Lord of the gap, I talk taller than towers. Men and kings alike run for cover like they're cowards. Lately I've been thinking something's going wrong. Cause he got an attitude and you're not in the mood like you should. Girl, I can feel it when I hold you in my arms. The feeling's not the same. Can I be the one to blame? And I don't wanna lose your love. I don't wanna lose your love.
chillin' cool, sippin' brews on the weekend. All up in the studio, plotting for the next thing. Tryna get the shit, man, soundin' real tight. Pumping out a good good when I kill mics. The plan is to get the city bumpin'. From the funky sounds coming out of three men. They say the sky's the limit, but they talk shit. Got some people probably think that we toxic, but we not, bitch. We just hot tips to the kids, the dreams of being poets. But don't forget though, we still broke, man. There's no dough, yeah. We just tryna blow, fam. Writing flows, man. Prepping shows, damn. Stay up on the grind like every day's a program. So don't come up begging like you know me, 'cause you don't know who I am. You just know Kenobi. Lately I've been thinking something's going wrong, 'cause he got an attitude and you're not in the mood like you should. Girl, I can feel it when I hold you in my arms. The feeling's not the same. Can I be the one to blame? And I don't wanna lose your love. Track never stayed at raw sex infinitum. Jaws wide open for the dollar bills, filling them, giving them. Pleasure ain't stop when they finishing. Washing on the pan with Indian venison ration. All these people making up the nation. Mason, wapping out the reckless salutations. Face it, I'm on the next level, so you should just pace them. Maybe I give you another reason. Chronic disease, now we all get infected. Toxic, my tripping mind that's affected. Young links never takes the love as a death. Shit, man, don't leave them unneglected. You're feeling insignificant in my superiority. Your beating scheme, my masochistic mentality. I can't believe it, this is who I'm gonna be. I made a monster, not a prophecy. Bon voyage, voyage z Piotrkiem Szumowskim w Radio Campus. No, chłopaki tańczą jak mało kto. Ulala. Ulala, uiła, ale to by było. Proszę Państwa, wy dalej słuchacie Bon Voyage, Voyage z Piotrkiem Szumowskim i Magdaleną Szumowską, gdzie, przypomnę, jesteśmy w podróży dookoła świata. Ja w każdym kraju robię stand-up. Możecie zobaczyć odcinek z Singapuru na YouTubie. Wystarczy wpisać najlepszy stand-up na świecie i Wam wyskoczy odcinek z Singapuru. Albo, jeżeli chcecie być precyzyjniej i mniej szukania mieć, to Szumowski Singapur powinno wyskoczyć. Ja powinnam dodać taki tag na YouTubie. Najlepszy stand-up na świecie, bo tego akurat nie ma. No, no, kurczę. Myślę, że już nie jednego klienta straciliśmy w ten sposób. Też tak myślę. Kolejne odcinki też będą... w sensie już je montujemy, niedługo ujrzą światło dzienne. Więc po prostu, jeżeli chcecie śledzić naszą podróż, robimy wiele ciekawych rzeczy. Oprócz selekcjonowania muzyki, mamy też przygody i dużo zabawy nam towarzyszy. Dajcie followa, dajcie suba, dajcie okejkę i naklejkę. Tak jest. Teraz będzie ostatnia piosenka przed bonusową, bo obiecaliśmy bonusową patriotyczną piosenkę z Singapuru, która jest co roku puszczana na antenie w Dzień Niepodległości Singapuru. Ale zanim to zrobimy, to tutaj najnowsza zachodnia miłość. Utwór śpiewany przez Nathana Hartoro i przez... Taya? Taya, albo po prostu ty. Ty. No, ty i Nathan Hartoro to śpiewacie. Puścimy wam to. W sumie zawsze puszczaliśmy piosenkę i się żegnaliśmy, ale zrobimy wyjątek. Jeszcze wejdziemy, żeby się pożegnać i puścić patriotyczny kawałek. Tak jest. Mama
shot of ringside. 我们不当备胎，请你认真对待。我不是 bad boy， 用不来挨着，耍的是感觉，简直帅翻了。实话套路可人，但我非帮懒魔。牵你走的街上，画面非常难说。假装脚有点磨的我，来自 Queen， 不拉啥子我不晓得，我只会 A B C。你把家给我弄好，我出门赚钱钱。我说话特别的好听，他们喊我甜甜。Bon voyage, voyage w Radio Campus. I to była jedynka z naszego zestawienia top 5 piosenek Singapuru, ale wcześniej w naszych rozmowach się zagalopowaliśmy i obiecaliśmy wam puścić piosenkę z NDP i to jest piosenka możliwe, że z tego roku, ale to niepotwierdzona informacja, więc nie wiem w ogóle czemu bym podnosił ten temat, ale takie utwory powstają co roku i wszystkie brzmią tak samo i tylko uważajcie, żeby niczego nie kupić teraz. Bo to brzmi jak reklama od początku do końca. Zaczyna się dzwonkiem telefonicznym i jeżeli nie kochaliście Singapuru wcześniej, to wydaje mi się, że po tej piosence będziecie się nazywali Singapurczykami od teraz. Tak, ta piosenka będzie brzmiała jak współpraca artystów, którzy wspierają jakiś projekt albo organizację, albo fundację. Tak. Ogólnie jak pomagają. Jak bardzo dobra inicjatywa, ale... brzmienie bardzo złe. Ja właśnie to też jest ciekawe. Czy myślisz, że w Polsce można by było zrobić kolaborację największych artystów, którzy by śpiewali? Były takie kolaboracje. Pokonamy fale pod tsunami. Okej, okay. Ale to chyba były oddolne. To jest, ta inicjatywa jest odgórna. No tak. W sensie, że to jest tak jakby nasz rząd zebrał, wiesz, to byłby Dawid Podsiadło, Sokół, nie wiem, kto jeszcze jest teraz na topie w Polsce. Cerekwicka? Cerekwicka, to nie wiem. Nie jest I możliwe. Może jest. I oni by śpiewali piosenki w stylu kocham Polskę, bo Polska jest super i chodźmy chodzę teraz... codziennie na spacery do lasu. Szczerze? Myślę, że Sokół, Podsiadło i Cerkowska nie mają szans, bo my już napisaliśmy tą piosenkę. Cerekwicka. Proszę Państwa, my już musimy kończyć, bo Radio Campus ma wiele audycji. Ja mam jeszcze jedną rzecz do dodania. O poprzedniej piosence, która była w języku mandaryńskim. Mandaryńskim. Chińskim. Chiński. Tłumaczyłam ją, więc muszę powiedzieć kilka słów na jej temat. Najśmieszniejszy wers to kupiłem ci torbę za 10 800. Tak? Nie jestem pewna, czy jakby to znaczy. A potem mój kolejny ulubiony wers to chcę nazywać cię teściową, nie chcę nazywać cię dziewczynką. Nice, czyli tam jest jakaś miłość do jej matki. Ciężko powiedzieć, no nie wiem czy Google tłumacz jest na tyle wiarygodny, żeby wierzyć w te plotki, tłumaczenia. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo, ja się nazywam Piotr Szumowski, ze mną w studiu była Magdalena Szumowska. Pozdrawiamy z Tajwanu i widzimy się za 2 tygodnie. Elo! Bon voyage, voyage z Piotrkiem Szumowskim. Breath I take, I believe.
Bon voyage, voyage z Piotrkiem Szumowskim.